Stary Browar i Stowarzyszenie Agroturystyczne Kościerska Chata połączyli siły we wspólnym celu, jakim miał być powrót do kaszubskich tradycji postu i Wielkiej Nocy. W galerii pojawiły się więc stoiska z koszykami wielkanocnymi, pisankami i palmami. Święta już bardzo blisko, z tego też powodu przygotowaliśmy wyroby regionalnych, właśnie miejscowych rzemieślników, artystów i twórców ludowych. Impreza ma na celu pielęgnację i kultywację wielkanocnych tradycji kaszubskich. Nie zabrakło regionalnych przysmaków, od lokalnych wędzonych wędlin po sery prosto z gospodarstwa Burych Misiów w Wędwiach. Panie z kół gospodyń wiejskich prezentowały swoje przetwory i wypieki, a szefowie kuchni wskrzeszali tradycyjne przepisy w nowoczesnych odsłonach. Chcielibyśmy podkreślić tą taką tradycję wielkanocną, ale też pokazać ludziom, jak było dawniej, ale z takim małym przekąsem, jak można zrobić trochę inaczej dzisiaj. Właśnie jesteśmy tutaj na etapie robienia jajecznicy ze strusich jaj, z gospodarstwa, ja sobie sprawdzę, Wysław Krużycki. Wszyscy wiedzą, jak robić jajecznicę z domowych jaj, a my robimy ze strusich jaj. To będzie taka solidna porcja, domyślam się. Tak, będzie solidna porcja, ale jak to się mówi, jesteśmy tym, czym jemy, tak? Czyli korzystamy z produktów regionalnych, tutaj z okolicy i na bazie tego chcemy podkreślać i kultywować kaszubskie tradycje. Wielkanoc nie byłaby Wielkanocą bez żurku. Mąka razowa, liść laurowy, ziele angielskie, czosnek, ciepła woda i chleb razowy to sprawdzona baza tej tradycyjnej zupy. Do tego biała kiełbasa i boczek. A czym byłby świeży chleb bez masła z wiejskiej śmietany? Nie zabrakło też bardziej konkretnych dań. Tomek Mrozik z restauracji Malena przygotuje kaczkę faszerowaną wieprzowiną, on podaje ją z takimi jabłkami karmelizowanymi z żurawinką. Później ja przygotuję kiełbaskę, ale nie białą, tylko z strąga. Do tego podam babkę ziemniaczaną, sos ogórkowy z kiszonych ogórków. No chcemy trochę tak pokazać kuchnię kaszubską, ale troszeczkę inaczej. Zwieńczeniem kiermaszu była licytacja koszyka z kaszubskimi specjałami, z której dochód przeznaczony zostanie na cele charytatywne.